Siemaneczko dżóźniej, witam kolejny odcinku z G4 Skins, a dzisiaj sobie pootwieramy skrzynki, które możecie na mnie tworzyć na stronce, więc spoko opcja, e, troszkę ich dzisiaj będzie i jak to co odcinek są skiny, dzisiaj tak, u, dwa USP, USP flashback i USP Ticket to Hell Jeżeli chcecie wygrać to łapka w górę, sobie komentarz i fajnie wsibili na stronkę z kodem LZ, tym wspieracie, mogę rozdawać teraz więcej rzeczy. Z e, kodem na start dostańcie w tej szynkę MISPEC z Afryku do tworzenia. Bardzo spoko opcja, tą oto strzyneczkę. Dodatkowo. Tutaj macie dodatkowe 5% przy doładowaniu, mnóstwo metod podnosi z skinami, safe, garden, blikiem, przelewami trochę tego się tutaj znajduje. Dodatkowo są jeszcze dzienne bonusy, możecie sobie tu kręcić kołem, bardzo też spoko opcja, jakby jeszcze mało było. Skrzynie są bonusowe, za prostu granie na stronce, również spoko opcja. No i możecie też tworzyć właśnie te oto strzyneczki. All hands Move your wings! Fill this ship to the top! Bring only the best skins! This is going to be a legendary shipment! We need skins only! Trade your CS2 loot to create your perfect loadout on Pirate Swap! The best CS2 skin exchange! Use the promo code on screen to get some free treasure! A my co, lecimy sobie tutaj z skrzynką. O nazwie Eldar, po prostu Eldar coś twórzcie Ja będę sobie je otwierać, jak wiecie, trochę tych skrzynek jest, e, troszkę ich na mnie tworzycie. E, no, ja dzisiaj takiego dużego też budżetu nie mam, więc też nie potwieram sobie tych strasznie drogich, ale dajmy sobie tak do do 180 na, na start sobie zróbmy. I pootwierajmy coś. Dobra. Ja nie pamiętam już większości tych strzynek, jak będąc szczery z wami, więc w sumie to czemu by nie. Nie wiem, czy one są pokładane jakoś posortowane, najpopularniejsze. Okej. Okay. Może od najnowszych sobie dajmy po prostu. E Elzard Uśmiech. Okej. Okay. Są tutaj czwóreczki do wygrania. Okej, okay. porolujmy sobie trochę kilka razy. Jak widzicie, zawsze za otworzeniem tej strzynki w lewym górnym dostajecie tego XPika. To też jest bardzo spoko opcja, no bo jednak e XPik Zawsze się przydaje, dobrze o tym wiemy, e, bo za to są dodatkowe te strzynie bonusowe, które możecie sobie otwierać i właśnie przy okazji... Okej, okay, a co tam jeszcze z tym starym, okej. Okay. Dobra, tą strzynkę jednak pamiętam. Mega Elzard. Mega Elzard. Co ona tu ma? Okej. Okay. Jest 0,01% szansy na to, ale zarabiamy i tak na ST Nitro. Okej, okay. otwórzmy sobie 5. Eee, zobaczymy, jak na tym wyjdziemy. Chociaż tak pewnie tego m 44 jak to taka niska szansa, to ciężko, ciężko. No, 001 to za mała szansa, żeby dropnąć. Tutaj kolega to trochę zintało tak szerzą skrzynkę, no bo no te, żeby tego do z space'a, dropnąć to jest praktycznie, no zobaczcie, no, bardzo ciężko. 001 mało, małą dał szansę. Więc taka, o, taka, o. Elzard Profit, Elzard Profit. Co my mamy? 40% na USP Cortexa, który oczywiście jest tutaj profitem, i jest to jedyny nasz profit, tak? Czyli mamy po prostu 40% na profit. E, Okej, okay. ten profit w sumie jest całkiem spoko, bo prawie podwójnie zwraca bitw wraca bitwę. Dobra, zobaczymy. E, fajnie, na nam trzy takie dropy, bo wtedy już jesteśmy na plus. I do tego jeszcze dostajemy EXPA, więc naprawdę, to, to jest naprawdę bardzo spoko szynka. Widz zrobił. Porządną skrzyneczkę, powiem wam, i ja już ją mogę wam polecić. Naprawdę spoczko, skrzyneczka. No, jesteśmy na początku: iko do przodu, ale teraz tylko dwa korteksy. ojej, ojej tu lipka. Na 40% to słabo, że dwa korteksy, ale ty, to jest naprawdę bardzo fajnie przemyślana skrzynka, która może, może fajnie oddać, bo 40% to jest dużo. Tylko no muszą wam trzy te korteksy zrobić, to też prawda. Akurat, żeby tutaj fajnie oddawało. No, ale z 100% to pewnie będzie zależne od. Waszego szczęścia, wiadomo. 156 zł, ok. 1% szans na Karam Vita Lore i 3% szans na Akawaha Fuel Injector. 5% szans na na Hyper Hyperbestie, 6% szans na AWP Boom. I tutaj 30% na Umpa, na którym tracimy, i 55% na Pidnighty Chopper. Nie fajnie, ale z drugiej strony fajnie, bo jest mały procent szans na wygranie. Dokładnie wszystkie skiny mają 11%. 14-15%. 15%, 15 naprawdę dobrego skina. Rolniamy sobie ją dwa razy. I spróbujemy sobie coś tutaj. E, ojoj, oj dropnąć. Dobra, jeszcze raz. Nie przejmujmy się tą pierwszą próbą. Spróbujmy zatem jeszcze raz sobie tutaj otworzyć. Oj, co ty mówisz? Co ty mówisz? <laughs> o kurde, co. Tu się wydarzyło. Boże widzu, który stworzył tą skrzynkę. Kocham cię. 1% szans. Po prostu Eldart. Po prostu Eldart. Skrzynka po prostu Eldart. To jest ta skrzyneczka. Jezu, co on tu zrobił? 1% lore. Dobra. Też z tym karambitem. Ja już po prostu otwieram, nie patrzę, co się stanie. I co w tamtej skrzynce się wydarzyło, to ja. Nie mam pytań. Nie mam pytań. Okej, okay, trudno się mówi. Lecimy dalej, ale. Jestem w szoku. Jestem w naprawdę dużym szoku. Ale przepiękną tą bitwę zrobił. Znaczy tą szynkę. Widz naprawdę przepiękną skrzyneczkę zrobił. Co by tu nie gadać? Dobra, lecimy z kolejną skrzyneczką. Tu zeglwusiki. E, jakiś uspek korteksik. Zobaczymy jak będzie dropić. Trzy razy ją rolniemy. Okej. Okay najgorzej dropło, a jest szansa też na drogie skiny, no ale też malutką tutaj udało oczywiście szafik jakiś. USP Cortex P250 Inferno, USP9. ty, w sumie to nawet spoko, tak na zero wychodzimy, naprawdę. Ale XP zawsze jest tutaj na propsie, prawda? Więc czemu by go nie dostawać? No okej, okay. no lecimy do dalszej skrzynki. Elzard Profit. No, ja już powiem tak, po tej skrzynce tam od widza z Karambitem to. Rozwalił mnie. Rozwalił mnie konkre konkretnie. Tutaj te SG widzę i SK. I Galil też. I Kaimanus, okej. Okay. Trochę tych skinów jest. Sporo szans. Dokładnie 30% na te skiny jest. Skręćmy sobie tą skrzynkę z 3 razy. Czemu, czemu czemu mnie próbować? Z 3 razy można ją otworzyć. O ale dopowiem wam, że naprawdę... O kurwa, ty! Dobra, skrzynie od widzu są genialne. 4%. Ja pierdzielę piękny profit. Twórzcie dla mnie więcej strzynek to to, to, to co się tu dzieje na niektórych skrzynkach, to jest po prostu przyjemne. Ostatnia skrzynka, Eldard Chip, tani Elzard. E, spróbujemy taniego Elzarda sobie tu rolnąć. Bullet Queen, no niestety. O, dobra, jeszcze szybkie otworzenia dla widza jedno. Boże, no nie, no nie, jestem w szoku. Naprawdę To co się wydarzyło jestem w przy olbrzymim szoku i naprawdę fajnie, no fajnie, fajnie. No Dobra widzę, to było tyle, zapraszam was na odcinki z G4, jeśli chcecie mnie wspierać to zapraszam na stronkę, ja rozdaję wam skiny, pamiętajcie o tym, więc zawsze można o tym wygrać, zawsze sobie wbijajcie i próbu próbujcie coś zgarnąć. Trzymajcie się widzowie, cześć cześć!